O, witam serdecznie. Powstaje UZE Box w polskiej wersji. Troszeczkę będzie ulepszony. Tak wyszła płytka. Troszeczkę sieczka. Ale to jest prototyp. Tu musiałem euro przerobić na taką przelotkę. Bo w sumie niekoniecznie. Tylko, że te euro wlutować w swoje miejsce. Mam w sumie jeszcze jedno gniazdko, to może potem przerobię, z powrotem tutaj euro wstawię. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby osiągnąć na kwarcu, jak wiecie, te kwarce są overtonowe, te duże. A te małe, fajnie by było, żebym znalazł taki, jaki jest potrzebny do projektu, czyli dokładnie 28 MHz, 6363. Równiutko. Nie może być więcej, nie może być mniej, bo będzie rwało synchronizację. To postanowiłem dorobić do UZE Boxa overclock, overtone clock, czyli zegar, czyli na tym dużym kwarcu. Tak jak tutaj widzicie, jest już zrobiony zegarek z możliwością dostrojenia kwarca, czyli dostrojenia naszej synchronizacji wizji. I zaraz wam pokażę, o ile mi się tutaj wszystko uspokoi. Zasilacza równiutko 5V idzie, bo 5V będziemy mieli stabilizowanego napięcia i zobaczcie, co jest na częstotliwościomierzu. Mało tego, jest 28,6363 ma być. Jest 34, także sobie tutaj zaraz to dostroimy. Aha, czekajcie moment, bo ja tutaj mam to sondę tak podpiętą, aby tylko ona była. Moment, musimy troszeczkę. Moment. Dobra, częstotliwościowy mierz w górnym prawym rogu widać. Sondę, to co robię, też widać. Zobaczcie, 28,36 i będziemy musieli sobie idealnie o 4, to nie w tą stronę. Równiutko sobie do trójki tutaj zjedziemy. Za bogato. 28,36363. Czyli wszystko tak jak idealna synchronizacja. W tej chwili tylko to podstawić, ewentualnie mała korekta do Atmegi. Dzisiaj na live'ie zademonstruję, jak to wszystko zadziała. Zaraz podstawimy sobie tutaj ten nasz zegarek do Atmegi, do UZE Boxa. Tutaj mam zwykły kwarc wlutować, muszę teraz jakoś, nie wiem, no płytkę tak zrobiłem już, bo już jest tak zrobiona. Tutaj będą siedziały te nasze 8-bitowce, czyli flip-flopy, czyli przełączniki. Jak kto woli, mapery. I zaraz jeszcze zobaczymy, co się dzieje na oscyloskopie, jak przepnę sondę momencik. Przepniemy sobie sondę, czy mamy równego sinusa i jakie mamy VPP. Koniecznie, bo robiłem specjalnie na dwóch tranzystorach, jeden jako wzmacniający, bo musimy mieć 28, tutaj on bzdurę trochę pokazuje, częstotliwościomierz mój jest dokładniejszy, ale sinus jest piękny. Sinus jest piękny i teraz zobaczmy sobie napięcie w piku, 2 V. No to pięknie, proszę ja was. Przy 2 V już Atmega śmiało ten zegarek załapie, że tak powiem. 2 V w piku w RMS-ie 0,683 mV. A jeśli będzie coś nie halo, to na wyjściu zrobimy ze 180 pico, bo tutaj mam taki filterek jeszcze wstawiony, żeby wytłumić na kondensatorach, żeby wytłumić te 9, bo ten kwarc, to nic, że na nim jest napisane 28,63636, to nic to nie dowodzi. On jest overtonowy, na trzeciej harmonicznej się podnosi, także on, jeżeli jak tutaj wstawię prosto w Atmegę, to mam 9 MHz. 9500 coś tam. Już nawet nie pamiętam, ile jest. Także dodatkowy układ, czyli overtonowy kwarc, nasz zegarek. Częstotliwość trzyma. 2 V w piku. Bez żadnego problemu. Powinno to przejść. Także wieczorkiem sobie zrobimy live. Znaczy w sumie to już jest wieczór, bo ja dzisiaj do 14
do 14.30 byłem tylko w pracy. I powstał na szybkiego, wycięty z kawałka płytki, po prostu to był jak coś tam było. Tylko ja troszeczkę poprzerabiałem ten. Wstawiłem dwa tranzystory, jeden tranzystorek wymieniłem, drugi zostawiłem w oryginale. Ten tranzystorek musiałem wymienić na BFP 520, na polską CEMI. A ten drugi to jest jakiś C9114 bodajże, to jest 2SC czy KTC jakiś taki. Bo to te gry to są te były robione, no akurat to było do jakiegoś tam sterowania modeli, nie? Ten generator zrobiony 27140 bodajże, czegoś tak pracował. 14 kanał CB, a w tej chwili pracuje już na time frequency 28, no on tutaj się myli. 286363 równiutko końcówka, nie 636, bo jest dodatkowo dławik ceweczka do zestrojenia. Dobra, ja nie przeciągam. Do zobaczenia się wieczorkiem o 19:00. Pozdrawiam.